Dzisiaj jesteśmy świadkami, skąd się biorą klęski Izraela. Bardzo konkretnie ta klęska, której źródłem są synowie Helego, Hofni i Pinchas. Oni wzięli Arkę Bożą i zaczęli walczyć z Filistynami, ale przegrali, dlatego że historia zaczyna się dużo wcześniej. Byli wielkimi grzesznikami, okradali ofiary, które były składane w świątyni, grzeszyli też z kobietami, które były w świątyni, zmuszając ich do grzechu. Robili wielkie i złe rzeczy. A jednocześnie właśnie byli źródłem upadku i swojego ojca Helego, który jak dowiedział się o tej klęsce, umarł na miejscu. Także swoich żon, swoich bliskich. To jest wielka klęska dla Izraela. To może być też klęską każdego, każdej z nas, jeżeli nie szanujemy Bożego prawa. Tak jak o nich było napisane, że byli istnymi synami Beliala, niezważającymi na Pana. Jeżeli nie zważamy na Boże prawo, jeżeli nie szanujemy drugiego człowieka, możemy być źródłem wielkiego upadku i swojego, i swoich najbliższych. Nie jesteśmy tymi, którzy odziedziczyli przekleństwo. I nie ma co oglądać się w takiej sytuacji na Boga, czy myśleć, że Bóg nam nie błogosławi. Bardzo często źródło naszej klęski jest w nas samych i w naszym postępowaniu. Martwy za życia. Są tacy ludzie. Żyją, ale jakby byli takimi ludzkimi zombie albo trupami. Żyją ciągle zamknięci w swojej samotności, w jakimś cierpieniu, niemocy, w niewierze w to, że zasługują na czyjąś uwagę, czyjąś miłość, przyjaźń. Nie wychodzą z domów. I nie mówię tutaj o osobach chorych na depresję, na jakieś trudne, leczone przez specjalistów przypadłości, ale mówię o osobach zamkniętych. Mówię o takim rodzaju trądu, który dotyka nie tylko naszego ciała, ale też naszych myśli. Takiego trądu, który nie pozwala nam być częścią świata, częścią wspólnoty. Nie pozwala nam śmiać się razem z innymi, bawić, cieszyć nimi, bo ciągle się czujemy gorsi, niezasługujący, bo ciągle czujemy się odrzucani. Ta Ewangelia dzisiejsza jest niezwykła, dlatego że trędowaty, który w czasach Jezusa żył absolutnie poza społecznością, poza wioską, poza miastem, nie wolno mu się było zbliżać, w zasadzie, no właśnie, skazany na śmierć za życia, ma odwagę zbliżyć się do Jezusa i mówi mu: jeżeli chcesz, będę oczyszczony. Jezus jest dobrą nowiną, która oczyszcza, która przywraca do komunii, do wspólnoty z innymi, która nie tylko leczy ten trąd, który rozkładał ciało za życia, ale pozwala tym życiem w pełni się rozkoszować. Tak myślę, trzeba Jezusowi to wszystko oddać. Jak On tego dotknie, On się nie boi dotknąć śmierci w nas, to wszystko ulega przemianie, a potem już pozostaje tylko radość. Taka radość, o której nie mogę milczeć. Dlatego ci uzdrowieni z trądu będą rozgłaszać na wszelkie możliwe sposoby, że On mi to zrobił. Tak się rodzi radość ewangelisty.